Witam serdecznie. Dzisiaj poruszymy sobie takie dwa aspekty. Jeden stricte mentalny odnośnie naszego ekosystemu Zen, a w drugim już takim luźniejszym temacie opowiemy sobie o pasywnym zarabianiu na protokołach i przerzucaniu środków w celu budowania naszego, można powiedzieć w cudzysłowie, imperium dochodu pasywnego, tak? Że tak to powiedzieć. Także zaczniemy może sobie od podstawowej wiedzy, jak tutaj wszystko działa, tak? Jak działa nasza psychika, jak działają nasze emocje, jak generalnie działa mechanizm człowieka w takich rzeczach. A mianowicie, pierwszą podstawową rzeczą i faktem jest to, że po prostu to, co mówimy tak na co dzień, to, co sobą jakby reprezentujemy i to, jaki pogląd mamy na dany temat, to odzwierciedla nic innego, jak tylko to, co jest w nas w środku, tak? Tak zwany efekt lustra. Tak? Jak z czymś masz problem, to najprawdopodobniej ten problem leży w tobie, tak? I trzeba go po prostu zniwelować u źródła, w tobie, a świat się zmieni, tak? Dlatego przechodząc tutaj do komentarzu na przykład takiego użytkownika jak Marian66, jasne dzieje się, Lewin jeździ po świecie razem tutaj bez spacji, tak? Ze swoim chłopakiem Ksenem Tsu i ma wszystkich w dupie. Niby ma jakiś zespół przy tym swoim utopijnym X1, czyli jakiegoś jednego znajomego Cześka. Wygląda to coraz gorzej. DXN i tak leży rozłożony na łopatki na dnie. DXN leży i tak rozłożony na łopatki na dnie. A protokoły nie mają większego znaczenia, bo i tak nikt prawie się tym nie interesuje. Tu jest jeden przykład, tak? Kolejny przykład na Telegramie Zen Crypto. Jest taki użytkownik jak na przykład Hojrak, tak? Jest tu ich więcej, tak? Jest tu ich więcej, można sobie tak przeanalizować. Ja zbytnio nie mam na to czasu, ale tam raz na jakiś czas sobie wejdę i popatrzę, co tutaj ludzie piszą. I ja jestem tylko obserwatorem, tak? Obserwuję psychikę, emocje tych ludzi, co w nich siedzi i po prostu no to nie jest to, tak? Ja bym radził takim osobom, żeby po prostu zajęli się w życiu czymś innym. Najwidoczniej nie mają predyspozycji do takich rzeczy albo po prostu siedzą nie w tym, co powinni. Mają może inne rzeczy na głowie, jakieś tam z tyłu problemy, może żyją w jakimś chaosie, tak? Nie mają wystarczająco czasu, żeby sobie to wszystko analizować. I tutaj na przykład taki użytkownik Hojrak pisze: tyle osób na to czeka, że nic nie będzie, trendy się za szybko zmieniają, ludzie mają w pi boską sieć, liczy się hype, płynność, wolumen, tego Jackowi brakuje, zmarnował swoją i naszą szansę, znaczy swoje nie zmarnował, bo od dawna jest milionerem. Ta społeczność topnieje szybciej niż śnieg latem. Jestem na 90% przekonany, że z tego już nic nie będzie. Może mała pompa po ogłoszeniu aukcji. Tego już prawie nikt nie śledzi. A te dziesiątki tysięcy portfeli to może kilka tysięcy osób, które i tak już wydrenowały Ksena. Puste, martwe adresy. Tak? I teraz tak. Hojrak, a masz jeszcze Zen? Nie. I to była najlepsza decyzja ostatnio, bo w kilka dni wreszcie pomnożyłem swoje zamrożone środki. No to ja jestem tutaj ciekawy, tak? Jedno zasadnicze pytanie. Po co ci ludzie, tak, poświęcają swój cenny czas, a czas to jest jedyny, można powiedzieć w cudzysłowie, aset, którego nie można kupić, tak, na jakieś rzeczy, których ich kompletnie nie interesują i w których im nie idzie, tak? Po co pisać coś takiego, poświęcać swoją uwagę, a za uwagą idzie nasza energia, czyli to, co się dzieje potem w naszym życiu, po co pisać takie coś, skoro się nawet nie ma już Zena i WMPX-a? Po co to śledzić? Po co to śledzić? Ja tylko zadaję takie pytanie. No i tutaj temu Hojrakowi właśnie napisałem: ja tu czegoś nie rozumiem. Jak nie masz już w tym inwestycji, w tym ekosystemie, to czemu tracisz czas i energię swoją na przesiadywanie tutaj i pisanie?
W tym samym czasie mógłbyś przecież szukać tokenów, chociażby klikać airdropy, cokolwiek, cokolwiek robić, ale nie. Lepiej marnować, frustrować się, zero działania, tak, tylko puste drdy mały i nic z tego nie wynika. I jestem niemalże przekonany, nie chcę tutaj programować tych osób, ale tak to zazwyczaj jest proporcjonalnie i w większości przypadków, że zazwyczaj te osoby nic na rynku i tak nie zarobią, tak? Tylko stracą swój czas, swoje, nie daj Boże, jeszcze zarobione pieniądze ciężko, gdzieś tam na etacie, poświęcając się godzinami, dniami, miesiącami czy latami. I po prostu nic z tego zazwyczaj nie wychodzi, tak? Dlatego mam taki apel tutaj. Jak chcecie pisać ogólnie złe rzeczy, dobrze wiemy, że Zen ekosystem to jest ekosystem ludzi, tak? W 100% ludzi. Tu nikt niczym nie zarządza. Jest Jack, jest Tim, który robi, który ma jakąś tam jakąś wizję. Oni to wykonują. Przecież na samym początku jeszcze nic nie było o X1 mówione, tak? Jak Zen wychodził, miał to być token edukacyjny, tak? Czyli już się lampka zapala, token edukacyjny, to nie wrzucamy tam całych oszczędności, które mamy zarobione gdzieś na ciężko zarobione na etacie, tak? Tylko po prostu uczymy się, tak? Uczymy się cały czas. A to nie jest nauka, tak? Pisanie takich rzeczy to nie jest żadna nauka, tak? Tylko to jest prosta droga do przegapienia szansy na coś, co może się urodzić i można potem z tego względu po prostu żałować takich decyzji, tak? Także to by było na tyle takie krótkie podsumowanie właśnie tych komentarzy, tak? Tych ludzi tutaj, którzy wylewają swoje żale. No i tak to zazwyczaj jest, a potem właśnie DB Zen robi takie wyniki jak 5.30, tak, dzisiaj na przykład i ci ludzie znikają, tak, wtedy tych ludzi nie ma po prostu. Albo wyłączają się na Telegramie, jest widziany dawno temu, albo nie wiem, gdzieś tam już ucieka w jakieś używki albo coś, bo po prostu nie może sobie poradzić z tym wszystkim, tak. Albo po prostu nie ma go już w krypto, tak? Bo potracił wszystkie swoje pieniądze. Sprzedał gdzieś na dnie, potem ogólnie robił żale, tak? Tutaj, że wszystko spada i nagle odbicie i co? I co? I nie ma, tak? Wszystko znika. Wszystko znika. Dlatego tak to tutaj wygląda. Jeśli chodzi o DB Zena tutaj, że team nic nie pracuje, tak? DB Zen leży rozłożony na łopatki, tak? Właśnie widzimy, jak DB Zen leży rozłożony na łopatki, tak? Widzimy właśnie, tak? 5.58. 5.58. I jakbyś wtedy tutaj użytkowniku Marianie kupił DB Zena za 3.30, w tym momencie już po wzrostach 259%, tak? Jakbyś kupił wtedy, to byś miał i tak już prawie 100%. Byś miał 60-70% i byś sobie mógł to ładnie wypłacić na dużej płynności. Jak zresztą widzimy, 6000 dolarów ktoś wpłacił i tylko o 4 centy podniosła cena się, tak? Tak, żebyś mógł spokojnie tutaj wypłacić. Dlaczego ludzie poświęcają energię i marnują swój czas na takie coś, nie będąc przekonany ogólnie, siedząc w tym temacie bez żadnego przekonania, nie mam pojęcia, tak? Możemy się tylko zastanawiać, co w tych osobach w środku drzemie i jakie emocje nimi targają, tak, w środku. Także widzimy DB Zen, pierwszy taki poziom od bodajże wakacji zeszłego roku, tak? Można powiedzieć nawet, że od początku wakacji, tak? Także tak to wygląda. Ja już tutaj mówiłem w poprzednim filmie, że w tym filmie, tak, że to za sprawą tego nowego protokołu, który sobie już umówimy, jak będziemy wiedzieli wszystko, co i jak. Teraz w tym momencie protokół NXD przychodzi audyt, także myślę, że na przestrzeni tam tygodnia, dwóch pewnie ujrzy światło dzienne ten protokół i wtedy sobie porozmawiamy o nim. DB Zen, jeśli chodzi również o aktywność na DB Zenie, to możemy sobie również zobaczyć na stronie xen.pub, jak wygląda aktywność na DB Zenie na Ethereum. I również tutaj jest aktywność wzmożona, tak, od ponad roku.
takiej aktywności nie było, ale tutaj piszą, że przecież tu nie ma żadnej aktywności, protokoły nie mają znaczenia, nikt się nimi nie interesuje, tak? I oni w takim właśnie świecie swoim żyją. Widzimy 22 miliardy spalone, tak? Tu możemy sobie zobaczyć spalenie 22 miliardy. Zaraz sobie zobaczymy. O, tu nawet już jest 22, tak? Tu nawet jeszcze tego nie ma na wykresie pokazane. I widzimy, że ostatnio 22 miliardy były spalone jakoś w październiku, tak? W październiku, czyli jakieś pół roku temu. Czyli pierwsze spalenie tak duże od pół roku. Już nie mówiąc o tym, że 4,5 Ethereum w jeden dzień zgromadzili, tak, zgromadził protokół w celu dystrybucji dla stakerów Dibizena, tak? Tutaj widzimy, ile osób pali to za 2000 dolarów. Ktoś spalił, płacąc przy tym duże fee, tak? Widzimy, jak to tutaj wygląda. No, idzie wszystko zgodnie z planem. 19 użytkowników, którzy po prostu wzięli udział w dzisiejszym cyklu. Tak to wygląda. Jeszcze możemy spojrzeć sobie na optymizm, bo tutaj też ktoś pisał, przepraszam, w komentarzu, że przeanalizuj proszę OP, DXN, bardzo mały market, a spora płynność. Ja generalnie już analizowałem Dibizena na sieci Optymizm i to było gdzieś tutaj w okolicach, tutaj bodajże, czy można zarobić na protokołach Zen, tak? Dibizen NFT, też poruszałem Dibizen na sieci Optymizm, 4 miesiące temu to poruszałem, tak? Także poruszałem to, ale możemy zrobić taką kilkuminutową aktualizację sobie. Dibizen na Optymizm, widzimy, cena też wczoraj bodajże powędrowała w okolice 5 centów. Dla mnie to i tak jest jeszcze niedowartościowany token, ponieważ patrząc sobie na PDXN, czyli Dibizen na sieci Pulsechain, porównując w ogóle te dwie sieci, no to moim zdaniem Optymizm tutaj no, króluje, tak, za sprawą tego AMP, za sprawą dziesięciokrotnie mniejszej podaży tokenu ZEN na sieci Optymizm względem innych sieci, tak. I tutaj widzimy, jest po 30 centów, market cap 300 tysięcy, był tutaj nawet taki strzał wczoraj chyba na 40 centów, tak, holderów 600, liquidity 3 tysiące, no i tutaj widzimy, jak się sprawy mają, też dużo, dużo uczestniczących w aukcjach, tak, również spora opłacalność na protokołach pod względem zbierania tego yieldu, tak, i dawania stake'ującym, bo widzimy, że zaraz nam to się wczyta, widzimy, że również tutaj uzbierali 5 milionów, tak, Pulsechaina do rozdania w dzisiejszym cyklu, także jak na taki mały token, to jest bardzo, bardzo dużo, bardzo ładny dochód pasywny można sobie tutaj wykręcać. Tak to wygląda. No i oczywiście plus jest taki, o którym już wspominałem, że tutaj nikt tym protokołem nie zarządza. Tak? Wszystko jest w 100% dystrybuowane do stakerów. Ten protokół po prostu działa sam. Tak? Nikt tutaj nie ma kluczy administratorskich. Tak? Tutaj jest po prostu czysta gra. Czysta gra, 100% tokenów jest dystrybuowane do community. Tak? Tak to pokrótce wygląda. No a na optymizm mamy jeszcze, widzimy delikatne plecy, można tak powiedzieć w cudzysłowie, względem Pulsechaina na Dibizenie. Tu generalnie, jeśli chodzi o tą cenę i wartość tego Dibizena, to tu generalnie też ważny jest gaz na optymizmie, tak? Jak widzieliśmy, że gaz w poprzednich dniach był troszkę większy, no to też ten protokół zdobywał więcej Ethereum w puli, tak, bo Optymizm to jest sieć, warstwa druga na sieci Ethereum, więc tutaj tokenem natywnym jest Ethereum. Widzimy tutaj również już, że gaz w sumie od godziny, tak, jest znowu sześciokrotnie większy, więc teraz ci wszyscy ludzie, którzy palą pod protokół Dibizena, płacą o wiele większe fee, dlatego też więcej Ethera jest dystrybuowane dla stakerów. Tym bardziej właśnie zachęca to inne osoby do kupowania i stake'owania, tak? Na Pulsechainie jest to troszkę inaczej, tam są większe opłaty. A to jest Zen, tu musimy na DB Zen najechać, dobra.
I tutaj wszystko zależy od gazu też, tak? Nie, no nie wszystko, część, tak, od gazu. Jak ten protokół się będzie rozwijał, jak bardzo będzie opłacalny, to zależy też od gazu, no i oczywiście od liczby uczestników. Tutaj widzimy, że na przykład jest bardzo mało tego Ethereum skumulowane, ponieważ wczoraj i przedwczoraj ten gaz był bardzo niski. I możemy sobie nawet tutaj zobaczyć, że uzbierali na przykład kilka dni temu 0,014 etera, a tutaj już na przykład są dwa zera i dwójka, tak? Czyli widzimy, że jest tego etera znacznie, znacznie mniej za sprawą właśnie tego gazu. Ale jeśli chodzi o samego OPDX-a, to ja tutaj jestem bardzo byczo nastawiony. Sam posiadam tutaj w stakingu OPDX-a. Również mi nalicza te opłaty i powiem Wam szczerze, że jak ten gaz jest wysoki i tutaj się troszkę nazbiera, to nawet całkiem sporo, spoko to wychodzi, jeśli chodzi o ten dochód pasywny, tak? Zastanawiam się jeszcze nad pulą płynności tutaj, ale póki co jest bardzo, no jest dość mały wolumen, tak? Tutaj na tym protokole, więc jeszcze się za to nie zabrałem. I teraz przechodzimy pokrótce jeszcze do dochodu, zbierania dochodu pasywnego z protokołów, tak? Teraz tak, jeśli na przykład te osoby, które tutaj komentowały, tak, słuchały moje materiały od samego początku, to na przykład w protokole Xenify już by dawno mieli sobie wkład wyjęte, tak, i by sobie mogli odbierać Ethereum właśnie każdego dnia i sobie inwestować w różne pule płynności, w stakingi i w ogóle, i tym samym mnożąc sobie dochód pasywny. Ale z racji tego, że właśnie myślą, że tu się nic nie dzieje, tak, no to Wam pokażę właśnie, jak tutaj dalej się rozwijam pod tym względem i może do niektórych dotrze, że warto jednak, bo jeszcze jesteśmy na bardzo wczesnym etapie, jeśli chodzi o ten cały ekosystem, warto jednak coś tutaj sobie podziałać. Więc może przejdźmy sobie tutaj do zebrania najpierw naszego yieldu z Zenify'a. No, co prawda tu nie jestem na sieci Arbitrum, ale zaraz się podłączę. Zbiorę sobie moje nagrody z Zenify'a, potem przestawię sobie, w sensie zeswapuję sobie nasze Ethereum na inny chain za pomocą takiego protokołu jak XSwap. W międzyczasie będę przez ten XSwap się kwalifikował na kilka airdropów i po prostu na moje Ethereum sobie prześlę z Arbitrum na Base i potem już z sieci Base dorzucę sobie pulę płynności do naszego Zena, w sensie Base, w sensie Ethereum do CBXena, tak? Żeby nam generowało dochód pasywny. Czyli widzimy, z jednego dochodu pasywnego sobie zbieramy Ethereum, tak? Tu będzie kara 25%, więc ze 137 powinienem tam dostać niecałe 110 dolarów, może 110, coś takiego. No ten MetaMask tu strasznie zamula. Ale to nic, to tylko tutaj na tym protokole, potem już pójdzie to gładko. Czyli tak, mamy tutaj zebrane sobie nasze Ethereum, tak? Teraz sobie przechodzimy na protokół XSwap. Ja Wam tutaj załączę link referencyjny, za pomocą którego też będziecie sobie mogli robić różne swapy. O, tutaj już widzę, że dwóch refów mam i tutaj też coś generują sobie. I właśnie za pomocą tego protokołu możemy wystawiać się na airdrop na protokole Chainlink, tak? Bo ten protokół korzysta z cross-chain swapów protokołu polegających na Chainlink CCIP, czyli tej technologii. To jest bardzo proste. I tutaj możemy sobie zbierać nasze punkty. Jeden punkt za 1 dolar wolumenu. Tak to wygląda. Ja tutaj na moim przykładzie widać, że zrobiłem 13 swapów. Wolumen mój wyniósł 5148 dolarów i tyle samo dostałem punktów, plus bonus dostałem za jakiś tam ilość swapów 1500 punktów. I mój ranking jest teraz 1477. Kwalifikuję się właśnie na tą technologię CCIP, tak? I równocześnie kwalifikuję się na
AirDropa Base, bo również będziemy przesyłać tutaj mostem z Arbitrum na Base, ale również kwalifikuje się jeszcze na trzeci airdrop tego tokena XSwap, który również może będzie miał miejsce, taki będzie tutaj właśnie kwalifikowały się osoby, będą tutaj kwalifikowały się osoby, które właśnie tutaj są, nie wiem, mają wysoką pozycję w rankingu, cokolwiek zrobiły, tak. Ja tylko dam Wam przykład, tak, że taki protokół jest jak Wormhole bodajże i tam znajomy zrobił zaledwie kilka swapów i dostał airdropa, który jest teraz warty 3 albo 4 tysiące dolarów, tak, dla porównania. Także tutaj mamy właśnie nasz swap i sobie będziemy przesyłać Ethereum z sieci Arbitrum na sieć Base, tak? Czyli tutaj trzeba wybrać sieć Base, również Ethereum i prześlemy sobie powiedzmy te 100 dolarów, tak? Powiedzmy to będzie gdzieś tyle, dobra? Change chain. Ja chyba tu jestem na tym, na arbitrum już, także zaraz sobie zmienimy. I te Ethereum właśnie sobie włożę na protokół Base, żeby zarabiały nam te zeny i Ethereum, tak, z płynności. OK, jesteśmy na sieci Arbitrum, klikamy swap. Płacimy 6 centów za most i to trwa zaledwie, a nie, jeszcze jest wait for transaction, czy nie? Nie, już jest ok, już jest wszystko ok i tutaj za chwilkę będziemy mieli już nasze etery na sieci Base. Tutaj widzimy 7 sekund jeszcze i wszystko będzie już gotowe. OK, jest już przesłane, czyli mamy już te Ethereum na sieci Base i jednocześnie powinny nam zaraz wskoczyć nasze punkty. Zrobiliśmy tam swapa 100 dolarów, więc tutaj powinniśmy dostać 100 punktów. Tak to wygląda. No i teraz zrobimy sobie pulę płynności, czyli wchodzimy na Uniswap. Ja powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o nagrody z Base'a, z protokołu Base, no to są bardzo atrakcyjne. Ja już mam tą pulę płynności jedną zrobione jakoś 30 marca ją robiłem, czyli już ponad tydzień czasu i zrobiła mi ponad chyba 50 dolarów już. Także tutaj zobaczymy sobie. OK, pulę. To jest moja pula płynności właśnie. 219 miliardów CBZN do 0,1 Ethera. No jako nagrody, tutaj Zenify pewnie będzie chciał, żebym tą sieć przełączył, to zamknę. Jako nagrody już mam tutaj, widzimy, 0,008 Ethera i 15 miliardów CBZN. I to jest nagroda z większego tygodnia, tak? Myślę, że z 8-9 dni, 50 dolarów. A w puli mam jakieś, powiedzmy, 700-800 dolarów. Czyli prawie 10%, tak? Prawie 10% zarobku w tydzień, można powiedzieć. Także my sobie te opłaty zbierzemy teraz. Również taką pulę płynności mam na sieci Optimism, OPZEN do Ethereum i również tam mi generuje, myślę, że tak z 5-6 dolarów dziennie zysku. Tam jest akurat pula 3000 dolarów. Że tutaj zbieramy nasze nagrody. Już jest OK. I teraz zwiększamy naszą płynność, dodając te nasze nagrody, które przed chwilą zgromadziliśmy i te nasze 100 dolarów, czyli gdzieś będzie 0,03. 1, powiedzmy 3, 2. Tutaj widzimy, że też trzeba mieć tego CBXena w stosunku 1 do 1 do Ethera.
I jeszcze co należy pamiętać, że najlepiej taką pulę płynności sobie zakładać w miarę jak jest atrakcyjna cena, żeby po prostu ta cena nam, jak ona nam zjedzie, to ta pula płynności jest tak jakby ze sobą połączona. I w momencie, jak my stawiamy pulę, to liczy się ta pula, wartość tej puli od momentu, jak my ją będziemy stawiać. Czyli jak po prostu teraz postawię przy 18, o, teraz nawet wskoczyło 18, także tak to wygląda. I jak to teraz spadnie na przykład o 30%, to moja cała pula, włącznie z tym Ethereum, chociaż Ethereum może spaść o 2% tylko, ale jak pula spadnie o powiedzmy 30%, to Ethereum i CBXN, cała pula również spadnie gdzieś o 15, o tam 17%, tak? Także żebyście tego byli świadomi, że jest tutaj ta nietrwała strata. Oczywiście ta strata jest nietrwała, bo dopiero w momencie, jak tą pulę sobie zgarniemy z powrotem, tak? To wtedy na podstawie tego będzie szacowana jego wartość, jej wartość ta wartość będzie już w naszym portfelu wtedy. Ale warto to mieć zawsze na uwadze, żeby te pule stawiać przy dość atrakcyjnej cenie tego tokena, którego chcemy sparować z tym Ethereum, tak? Także tutaj sobie tą płynność dodajemy. Łącznie to będzie $230, czyli $115 w Ethereum i $115 w CBXenie. Płacimy 11 centów. Ok, i płynność dodana. I tak oto właśnie robi się dochód pasywny, tak? Czyli ja generalnie sobie biorę udział w protokołach Zena. Na przykład, jeśli chodzi o Zenify, no to tam mam wkład już bardzo dawno temu wypłacony, i każdy, kto oglądał moje materiały, mógł ten wkład sobie już dawno wyjąć. Teraz tego Ethera sobie zbieram darmowego. I sobie po prostu przerzucam tego darmowego etera z nagród już na pulę płynności. I ten darmowy eter z tą darmową pulą płynności, bo tego CBXena też mam ogólnie kupione z nagród Zenify. I sobie po prostu tą darmową pulę sobie wrzucam i jeszcze generuje mi z darmowego dochodu pasywnego jeszcze bardziej. Kolejny dochód pasywny, tak? Czyli zagłębiamy te gałęzie, tak? I po prostu cały czas nam wszystko pracuje. Dodatkowo jeszcze możemy sobie zrobić pulę płynności na sieci Optymizm. Dodatkowo jeszcze możemy sobie stake'ować również Zena. Zaraz Wam pokażę, jaki jest tutaj procent zwrotu ze stakingu. Ja oczywiście trochę tych tokenów OP Zen trzymam. Dlatego u mnie to będzie wyższa wartość na pewno niż ktoś, kto ma tam 10 miliardów, bo to jest procentowa nagroda. Ale tu sobie możemy zobaczyć, jak to wygląda. I na przykład ja na sieci Optymizm, akurat mi się staking skończył. Zaraz tutaj zobaczymy, czy jesteśmy już na sieci Optymizm, czy jeszcze nie. Coś nam dzisiaj to zamula wszystko. O, jesteśmy. Dobra. No i tu przechodzimy sobie do ZenFT, mam około 160 miliardów OP Zenów i przechodzimy sobie do zakładki staking. I tutaj sobie robimy stake'a na 5 dni, tak? Ten stake jest tak jakby, on generalnie nie ma żadnych kar ze sobą związanych. Możemy go w każdej chwili wyłączyć albo usunąć. Wtedy nasze 159 miliardów wraca nam na portfel, ale nic nie dostajemy żadnej nagrody, tak? Czyli ja generalnie polecam Wam robić na 5-10 dni, tak żeby ta cena drastycznie się nie wahała w te dni, tak? Chyba że znacznie, jak chcecie ogólnie zrealizować zyski, ta cena Wam wystrzeli 200-300%. W każdym przypadku można po prostu sobie ten staking wtedy zerwać i sobie sprzedać, jak chcecie coś zrealizować. Chyba że po prostu Wam na tym nie zależy, to możecie sobie dać nawet na 100-200 dni. Ja preferuję 5 albo 10, ponieważ i tak proporcjonalnie dostaniemy, tak jakbyśmy chcieli na 10, to i tak 786 jest, a tutaj jest 393. Także i tak proporcjonalnie tyle samo dostaniemy. Nie ma czegoś takiego, że jak 300 na 300 dni zastejkujemy, to dostaniemy więcej, jakiś tam bonus, nie? Czegoś takiego tutaj nie ma. Więc ja sobie tutaj na 5 dni stake'uję i za 5 dni mi wpadnie około 400 milionów OP Zena, gdzie teraz ten OP Zen jest warty około tam trójka z przodu, tak? Niemalże
Prawie tak, tutaj widzimy, więc to będzie jakieś tam ile? 3, 10 dolarów, tak? Coś takiego. No, 11, 12 dolarów w 5 dni ze stakingu. Oczywiście w tokenach OPZEN. Że również możemy w ten sposób pozyskiwać sobie jakiś tam dochód pasywny. Jakbyśmy to wszystko złączyli, te pule płynności, tą pulę, ZeniFi, dodatkowo staking Zena, staking DBZena. Jeszcze inne różne rzeczy, które tutaj robimy sobie w tym ekosystemie, no to wychodzi nam naprawdę niezły zysk, tak? O, widzimy. Staking jest postawiony na 5 dni, nagroda będzie 393 miliony, APY 18%, tutaj też co 90 dni ten procent jeden odchodzi nam, także tak to wygląda. No i co? Tutaj zrobiliśmy już tak, wystawiliśmy się na 3 airdropy dodatkowo. Widzimy, że również nam wskoczyło, a tutaj bym musiał portfel połączyć, zmienić jeszcze raz sieć. Chociaż może to nie jest konieczne. Tak, to jest konieczne, więc nie będziemy tutaj czekać, tracić czasu. I tutaj sobie możemy zbierać te punkty, możemy polecać i zbierać punkty. Znajomi nam mogą zbierać również punkty, bo dostajemy 15% od nich punktów również. Także tak to wygląda. No i myślę, że tutaj przedstawiłem pokrótce moją analizę odnośnie właśnie OPDX-a. Ja jestem tutaj zbyczo nastawiony, ponieważ no mało osób jeszcze o tym OPDX-ie wie. Zresztą można to również zauważyć po holderach, że jest tylko 250 holderów, tak? Także to jest bardzo mało. I wszystko tutaj przed nami. Także jaki jest wniosek na dzisiaj? Wniosek na dzisiaj jest taki, żeby pozytywnie kreować swoją przyszłość, myśleć optymistycznie, działać tutaj. To jest token 100% community i to od nas w dużej mierze zależy przyszłość tego całego ekosystemu. Jak będziemy lawinowo w tysiącach osób mówić, że to nie działa, tak jak tutaj ludzie piszą, że to nie działa, że to już jest po prostu nas chyli się ku upadkowi, tak? To tak będzie, tak? To tak będzie. Wszyscy wtedy będą wypłacać, będziemy siać postrach, a jak będziemy mówić, że jest przed nami optymistyczna przyszłość, że wszystko się buduje, to po prostu coraz więcej ludzi będzie dostrzegać potencjał, jaki tutaj drzemie, tak? Także nie słuchajmy negatywnych ludzi, działajmy sobie, kreujmy swoją własną rzeczywistość i jednocześnie możemy sobie zarabiać pasywnie na wszystkich tutaj protokołach i cieszyć się zyskiem pasywnym. Oczywiście może to nie jest jakiś tam zysk na poziomach kilku tysięcy dolarów jeszcze miesięcznie, ale od czegoś trzeba zacząć, tak? Nie od razu Rzym zbudowano, jesteśmy na bardzo wczesnych etapach jeszcze i może być nawet tak, że za rok, za dwa będziemy się po prostu śmiali z tych cen, które są teraz. I wtedy ci wszyscy ludzie, jak i my wszyscy, będziemy myśleć: mogłem więcej zainwestować, tak? Mogłem więcej, bo teraz już jest 20x, 50x, albo nie wiem, 10x, 100x. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Także dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.